Okej, siemanko wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. Poczekajcie, ściszę sobie słuchawki. A to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Half-Life 2. W poprzednim odcinku spotkaliśmy tutaj właśnie, gdzie jest ten monitor, spotkaliśmy Ellie tutaj właśnie. Ellie, już mi się spierdoli z Last of Us. Alex, spotkaliśmy tutaj w Nowy Prospekt i tutaj właśnie też musimy z tej Nowy wyciągnąć ojca, tylko kombinat nam to niestety może uniemożliwiać w lekkim stopniu. Aj, kurde, widzieliście? Ale dobra, wiecie co trzeba tutaj zrobić? Patrzcie. W każdym bądź razie myślę, że tak, teraz jest jakiś, kurde, nie wiem, tak 20 chyba, 7 może, nie, co ja pierdolę, jakiś kurde jest 21 odcinek Half-Life'a, więc już praktycznie niedużo tej serii nam zostało, bo już tutaj już nam niedużo zostało tej serii. Wow. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś został. Poczekajcie, zapiszmy sobie. Okej, tam są dwie wieżyczki. Już nam niedużo zostało, bo praktycznie uciec stąd. Później będziemy przez City 17 przemierzać z naszymi gościami. Czekajcie, jak my to rozegramy. Okej, dwie wieżyczki już spadły. Weźmy sobie tylko te granaty jeszcze. W razie czego zapiszmy grę i idziemy. Trochę mamy tak z życiem. Nasz poziom życia jest lekko w stanie, no, już jest około lepszym. Świetnie. Tak, to są granaty, dobra. O, trochę życia nam się... Tutaj widzicie trochę na hardzie. Ej, nie ta broń. Kurde, nie wiem czemu na łom zmieniłem. Na hardzie tutaj trochę trzeba się... W miarę, że tak powiem... Trzeba tutaj uważać w lekkim stopniu, no bo wiadomo... tutaj... Nie ma żartów. Tak myślę, że powinno to się otworzyć. O, dokładnie. O, jak widzicie, trochę amunicji nigdy nie jest złym pomysłem. Okej. Ta wieżyczka ma nas chyba dość. Albo raczej my jej mamy dość. Ja tutaj sobie tylko europalety rozwalam, a ci już do mnie strzelają. Kto tam jest? Tam są sztuk dwie wieżyczek, ta. Ja bym to rozegrał po prostu tak. No i idealnie nam to wyszło, jak widzieliście. Możemy... O kurde, gdzie my tutaj mamy iść? Możemy sobie spokojnie zasejwować. Aha, czyli te wieżyczki działały w tamtą stronę. Znaczy one były za tymi drzwiami, czyli mamy raczej tutaj iść, tędy, tak mi się coś zdaje. Okej, kolejny loading. O nie. Znaczy ich to tam, nimi to się jakoś tam nie przejmuje, oni mnie mogą zabić. Ich to można tak zwanie jebać. Czekajcie. Okej. Wow. Ich to można mieć w dupie w tym momencie. Bo teraz my tutaj będziemy musieli troszeczkę w silnym bardzo stopniu będziemy musieli się bronić. Co niestety dla nas może być lekko niekorzystne. Poczekajcie. Ona tutaj otworzyła nam już to, otworzyła ta. Te wieżyczki już są niby nasze. Ja bym je tutaj tak bardziej rozstawił, żeby one faktem tutaj broniły nas. Jednak myślę, że na długo nam to tutaj nic nie da.
Drugą bym tutaj ustawił bardziej, czekajcie. Dobra, postaramy się. Dobra. Na razie niech wieżyczki postarają się w miarę tak jakoś ściągać. Ewentualnie mogę im pomóc. Bo jeżeli oni już tutaj zaczną do nas podchodzić, to niestety może się okazać lipa, bo te wieżyczki po jakimś czasie, z tego co kojarzę, one się nie niszczyły. O, jedna. Wstawaj. Tam się coś dzieje. Jak tu Alex już przyjdzie, to już tu minie, tak znaczy już będzie w miarę spoko. Tylko żeby oni nas tu nie zabili. Okej. Wow. Ciekawe, jak tam będzie w ogóle kombinat w Half-Life'ie trójce wyglądał. Bo jeżeli faktem będzie tam na tej planecie, jak ona tam się nazywała. Nie wiem, ale tam w okolicach statku Borealis. Wow. Czemu tą wieżyczkę zniszczyłem? Wow. Okej. Gdzie on jest niby? Wow. Dobra. Musimy dać radę. Po prostu jak zaraz nadejdzie ta fala główna chyba. O kurde, może być lekko zbyt hardkorowo dla nas. Gdzie ten menhak? Dobra. Safe. Gdzie ta Alex? O, to szybciej, kurde, bo zaraz mnie tu... O, jest. Uff. Sorry, it took me so long. Glad to see you're okay. Co ty? Let's see if we can find Mossman. It looks like this station might give me better access. Mossman już jest na Borealisie. Już wyjechała stąd dawno. Fajnie te ich monitory kombinatu wyglądają w ogóle. Skąd mnie interesuje, skąd oni taką technologię wzięli w tych czasach. Wiem, że tam w jakimś stopniu z Xenu, ale aż tak bardzo rozbudowaną, to tam na Xenie to tak bardzo chyba nie mieli rozbudowanej techniki. You would have had Freeman if you'd been patient and just waited for my signal. We weren't entirely sure you were ever going to get around to that. Human loyalties being what they are. Dr. Britton, as I have stated before, you have to let Eli come around on his own. I have known Dr. Vance far longer than you, my dear. I'm afraid your feelings for him may have blinded you. Feelings? This has nothing to do with feelings. It's a simple truth that when Eli believes in our... This is not open to debate, Dr. Mossman. Doctor, please. So sorry, Judith. I'm all out of time. Damn her! I don't believe this! No taka jest niestety prawda, Alex. Bo ona tutaj będzie współpracować później z kombinatem. Ale później zobaczycie, będzie chciała tam zacząć działać dla ruchu oporu, czyli dla nas praktycznie. Ale o tym później. W każdym razie, co mi tu pisze ciekawego na plecach? Nowa prospekt. Poważnie. O, tu siedzą ci stalkerzy. No nie, to są w ogóle, co ja pierdolę, to są te... tam coś może być. To są te... Kolumny, nie kolumny. Coś jak trumny, tylko z tymi... z więźniami, którzy tu siedzą w Nowie. Poczekajcie, wiecie co ja chciałem zrobić? Zobaczyć, czy jeżeli bym wsiadł to tutaj.
Czy tam coś mógłby w dzisiejszych czasach odnaleźć? To mogłoby się okazać całkiem ciekawym znaleziskiem, jeżeli tam coś mogłoby być. Czekajcie, musimy to tak zrobić. Wydaje mi się, że tam coś mogłoby być. Nigdy tam nie byłem jeszcze. Ej, no nic. Kurde, myślałem, że tam coś będzie, a to... No dobra, nieważne. Fajne takie klatki schodowe mają klimaty, w ogóle. Jeszcze gdy jest ciemno jak w dupie. O, i są kiciusie. Dobra. Okej. Z tego co mi się zdaje, to za niedługo będziemy chyba już tam u Mossman. Czekajcie, bo tu coś trzeba było. Co tu trzeba było? Bo to nie jest takie proste, jakby się każdemu zdawało. Właśnie. Uuu, kiciuś jeszcze. Gdzie on jest? A, już go zabiło, ale niestety nie pozostawił nam zbyt dużej ilości życia. Tu musimy te właśnie beczki tam... To nie są wybuchające beczki, to są tlenowe beczki. Musimy je tu tak idealnie ustawić, aby nas prąd czasem w dzisiejszych czasach nie był w stanie pokopać. Idealnie. F8 i jedziemy dalej. Kurde, jakaś tu mucha. Jakiś komar latał, bo mnie denerwuje, mnie to dzikie zwierzęcie. O, będzie w nas bez... Wycofajmy się. O, tu się robi... Niefajnie. Szkoda tej kuli. Tej też szkoda trochę. I tego też było szkoda trochę. Ale teraz to inaczej rozegramy. Kurde. Wiecie co, źle to robię. To też źle zrobiłem. Dobra, jeszcze tu będzie jeden, nie? O. Okej, wszyscy. Możemy sobie spokojnie z save'em zajebać. I iść dalej. Nie wiem, co on tu chciał wyczyniać, smażąc się w tych... w tym prądzie. Nie wiem. Ale wiadomo, to są kiciusie. Więc one mają trochę z główką namieszane, nie tak, jak powinny mieć. O. Tam chyba będą kiciusie z tego, co mi się zdaje, czy mi się zdawało tak tylko. Nie, to moje tylko przeczucia. O nie. Nie. Proszę, tylko nie to. O nie, to. Jezus. Będziemy musieli się bronić, kurde. To będzie tak, że my tu będziemy musieli czekać chyba na Alex, aż nam otworzy drzwi. Ale w międzyczasie będzie nas kombinat ładnie ładował w dupsztel. No
No i już tu weszliśmy. Czyli już tu nie wyjdziemy przez najbliższy czas. Widzicie, dlatego tu jest tyle hewu. No to super. Schowajmy się. Poczekajcie, bo oni z której strony będą na początku nacierać na nas. Ogólnie rzecz biorąc, to chyba z każdej. A, skubaniec, widzieliście, chciał przewrócić wieżyczkę. Dlatego myślę, że takie rozstawienie ich będzie dobrym sposobem. Już nam, kurde, skubańce, jedną przewróć. Oj, nie jest zbyt fajnie. Dobra, tu jest ammo. Widzicie, tu będzie lekko hardkorowo. Zostaw tą wieżyczkę, chamie. Wow. Miota nią jak szatan. Tą wieżyczką. Wiecie, co ja tu muszę zrobić? Muszę tak, te apteczki. Kurde, nie chciałem ich podnosić, tylko je przenieść. Aja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 j
O. Ammo. Wstawaj, 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 wstawaj. I tu najlepiej, o. Dobra, ta niech sobie siądzie do tego kątu, kąta. A ta niech będzie tu na przykład, o, czekajcie. Trochę je tak troszeczkę przelogujemy. Wstawaj, wstawaj. Uf, uf, uf. To dopiero początek naszej zabawy z kolegami. Dobra, mamy się wynosić tam. Może by powiedziała, którędy, nie? Wszyscy? Coś tak myślałem, że trochę ich będzie tutaj około w przybliżeniu mnóstwo. Jeszcze więcej. A tu jakaś chujona. I ona jest, tu jest. Ho, nawet nam to jakoś zbytnio nie sprawiło problemów. Tam są te loadery. Właśnie nie zostało tutaj nic? Zostało. Świetnie. Z tego sobie też doładujemy do 100% i idziemy dalej.
Za niedługo będziemy chyba kończyć ten odcinek, no bo tutaj już praktycznie zbliżamy się do Mossman. Nie wiem, co teraz będzie się działo. Ale tak mi się zdaje, że już jeszcze troszeczkę i będziemy faktem kończyć ten odcinek. Okej, pstryknijmy sobie drzwiczki. Wow. O nie, to jest tam miejsce, flary tutaj rzucono, nie? To my do nich rzućmy też flary. Tylko nasze flary zbyt długo nie świecą, bo nasze wybuchają. Wow, coś tu. Skąd on się tu wziął w ogóle? No dobra, osłaniam cię. Wow, ich flara też świeci na czerwono. Te kulki też trzeba używać, no nie, bo od czegoś one są. Dobra. Uff, spoko. Powiem wam, że teraz ci wszyscy, co tutaj byli, zabrali mi więcej życia niż tamci, co walczyliśmy z nimi, z ciałkami. Ciekawe, nie? A, to już tu jesteśmy przed tym, przed jej biurem. Dobra, wiecie co, myślę, że tutaj damy escape sobie, zapiszemy zaraz. Ja się z wami żegnam w tym miejscu, bo trochę to później będzie trwało jeszcze, jak będziemy tutaj uciekać. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć wam wszystkim.